Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Michałem Wolskim o fascynującej rzeczy, jaką jest analiza luk, gap analysis. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. Tutaj Hania Wesołowska. Słuchasz podcastu Najpierw analiza. Jeśli jesteś analitykiem biznesowym, chcesz zostać analitykiem, analizujesz wymagania do systemów informatycznych albo jesteś odpowiedzialny za rozwijanie swojej firmy i wprowadzanie jej na wyższy poziom, to serdecznie Cię zapraszam. W podcaście znajdziesz informacje, inspiracje i motywacje do rozwoju siebie jako eksperta i do rozwoju biznesu jako lider odpowiedzialny za zmiany. Do tego podcastu o analizie luk zaprosiłam Michała Wolskiego. Cześć Michał. Cześć wszystkim. Michała możecie kojarzyć ze strony michałwolski.pl albo firmy Modesto. Może też mieliście z nim jakieś szkolenie albo też przy okazji wdrażania Enterprise Architekta. O tym narzędziu Michał wie chyba wszystko. Michał jest konsultantem pracującym dla firm. Pomaga im zajmować się analizą biznesową, procesami, zarządzaniem wymaganiami, projektowaniem systemów i architekturą korporacyjną. Michał ma naprawdę spore doświadczenie jako właśnie taki niezależny ekspert. Michał, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Porozmawiamy sobie dzisiaj o analizie luk z tych różnych perspektyw, jakimi możesz się podzielić swojego doświadczenia. Dzięki za zaproszenie. Bardzo fajnie, że mogę być w swoim podcaście, dlatego że podcasty to jest ta rzecz, która się wspaniale rozwija i podcast o analizie, myślę, że to jest taka fajna rzecz unikatowa dla wszystkich, którzy są zabiegani i chcą posłuchać o czymś sensownym w autobusie, w tramwaju, czy nawet tak jak ja biegając, bo jak biegam, słucham mnóstwo podcastów. No i właśnie też zakładałam, że ludzie słuchają, kiedy biegają, nie wiem, może robią coś aktywnego. Robiłam ankietę taką, żeby zapytać ludzi, co robią, kiedy słuchają podcastu i wiesz, jaka odpowiedź miała najwięcej głosów? Bieganie. Nie, leżą na kanapie. Okej, okay, rozumiem. No to cóż, jest jakaś to forma też dokształcania się, spędzania czasu, tak. To dobrze. Podwójnie dobrze wykorzystują czas, nie dość, że właśnie słuchają, jeszcze sobie jakoś tam odpoczywają. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz się z Michałem umówiliśmy na spotkanie, miało ono trwać godzinę, zeszło nam 3 godziny i w sumie bardziej wyszliśmy dla przyzwoitości, bo kawiarnie zamykali niż dlatego, że się tematy skończyły. Ale mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj w godzinę zmieścić, chociaż temat analizy luk też na pewno jest obszerny, można bardzo wiele na ten temat powiedzieć. Dlaczego postanowiliśmy akurat taki temat poruszyć? Dla niektórych nadal ten temat jest obcy, a nawet jeśli ktoś kiedyś go tam słyszał, to też bywa tak, że nie wiedzą nadal, jak się zabrać do tego, jak taką analizę luk przeprowadzić. Druga sprawa jest taka, że z moich doświadczeń wynika, a trochę na rynku działam, bo tak lekko już ponad 10 lat, wiele projektów toczy się po prostu, gdy budowana jest nowe modele, nowe wymagania, wszystko dzieje się na nowo. Znam mnóstwo firm, których projekty toczą się, gdy analitycy piszą od nowa przypadki użycia. Napisali je rok temu, 2 lata temu i piszą je od nowa. I dzisiaj zaczyna się to trochę zmieniać. Duże firmy zaczynają budować repozytoria wiedzy w postaci modeli, przypadków użycia, wymagań, procesów BPMN i dochodzimy do momentu, w którym analiza luk zaczyna mieć ręce i nogi. Więc chętnie o tym temacie porozmawiam, dlatego że dzisiaj to się zaczyna tworzyć na naszych oczach. Mhm. Może jeszcze tak wprowadzając w temat, nie wiem, czy każdy słyszał o analizie luk, co to jest w ogóle. No i generalnie analiza luk to takie porównanie stanu obecnego z przyszłym, tym takim stanem docelowym, żeby zidentyfikować różnice, ile nas dzieli od tego stanu obecnego, żeby dojść do tego stanu docelowego. I właśnie po to sobie identyfikujemy różnice, żeby wiedzieć jakby co będzie zakresem naszych projektów, naszych zmian. To są nasze rzeczy do zrobienia. I wyobraźmy sobie taką sytuację, w której organizacja dostarcza na przykład produkty z punktu A do punktu B. Mają taki proces biznesowy, proces logistyczny, który jest wspierany przez firmę zewnętrzną. I chcemy zautomatyzować, korzystać z zewnętrznych magazynów, a więc musimy porównać to, co mamy teraz, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jakie narzędzia informatyki będą wspierały tą logistykę z zewnętrznego magazynu i dowiedzieć się, co musimy tak naprawdę zmienić,
i w procesach biznesowych, i w aplikacjach, aby towar, który dzisiaj wychodził z naszego magazynu, zaczął wychodzić z magazynu zewnętrznego. To taki przykład. Tak jak patrzę na różne projekty, czy nawet też jakieś mniejsze zmiany, które się toczą, albo znowu gdzieś tam wyżej na poziomie też strategicznym firmy, to mam takie wrażenie czasami, że się zabieramy do jakichś zmian, a nie wiemy podstawowej rzeczy, gdzie my jesteśmy obecnie. Czyli już widzimy tą zmianę, która się gdzieś tam ma zadziać i wiemy, że coś tam jest do zrobienia, ale nie mamy, jakby nie wiemy nawet, jak jest teraz, jak działamy jako firma, czy jak działa system, który będziemy zmieniać, i czasami właśnie tej strony nam brakuje, albo z kolei może nawet wiemy, gdzie jesteśmy, ale to, gdzie chcemy dojść, jest takie mało konkretnie opisane i przez to też nam trudno to uchwycić. Tak, ja myślę, że tutaj tym problemem, o który zahaczasz, to jest przede wszystkim cel. W wielu firmach nie wiadomo, dlaczego my dokonujemy tej zmiany. Co więcej, być może zarząd wie o tym, może rada nadzorcza o tym wie, może kierownik projektu nawet o tym wie, ale ludzie, którzy mają dokonać tą zmianę własnymi rękoma, i czy to w procesie, czy to poprzez zmianę działania biznesu, czy też w zmianę oprogramowania, często nie wiedzą, po co to robią tą zmianę. I niestety bardzo często się z tym spotykam, że wszyscy biegniemy dokądś, ale tak naprawdę każdy się boi, znaczy nie ma osoby, która by powiedziała, hej, a po co my tam w ogóle biegniemy? Więc pierwszą rzeczą przy takiej analizie luk na pewno to jest określenie celu. Dlatego, że chcemy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. Jeżeli ja wiem, co chcę osiągnąć, to wtedy jestem w stanie zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy stanem docelowym, moim celem, a tym, co mam obecnie. Więc myślę, że to pierwsza rzecz, o czym zawsze należy pomyśleć, to cel. Co my chcemy osiągnąć, jeśli chcemy zrobić dobrą analizę. Zgodzę się z Tobą, że często ten cel albo w ogóle nie jest znany, albo jakoś się rozmywa, dochodząc do tych najniższych poziomów, czyli osób, które już bezpośrednio pracują w projekcie. Czyli jedna rzecz to cel, ale też przez to zdefiniowanie, jak ma wyglądać ten system czy ten biznes po tej zmianie, czyli jakby opisanie tego stanu docelowego, oczywiście znając ten cel. No i też musimy wiedzieć, skąd startujemy, jak to teraz wygląda obecnie w biznesie i systemach. Dokładnie. I teraz myśląc o analizie luk, należy pomyśleć o różnych obszarach. Tu się pewnie ze mną zgodzisz, tak? Bo to nie tylko system IT, ale często się zmienia sam sposób działania biznesu. To także potrzeba jest zmian w infrastrukturze IT, to są transformacje danych, informacji, które przetwarzamy, być może także rzeczy związane z kompetencjami, a więc dobra analiza luk musi obejmować szereg aspektów. Nie tylko wymieniamy system A na system B, bo to nigdy nie kończy się dobrze. Ale tak jak powiedziałeś, może to dotyczyć samych na przykład procesów, strategii, funkcji biznesowych, struktury organizacyjnej, o kompetencjach też wspomniałeś, co też jest fajnym aspektem, a pewnie nie często w ogóle przychodzi nam to do głowy. No i też to działanie systemów, dane, infrastruktura i tak dalej, więc jest mnóstwo rzeczy, które właśnie podczas zmiany fajnie byłoby uwzględnić z różnych punktów widzenia. I teraz, żebyśmy nie popadli w przesadę. Jeżeli określimy sobie cel, to dobierzmy te obszary, które chcemy przeanalizować, zrobić analizę luk, które są potrzebne, żeby osiągnąć ten cel. Czyli nie zawsze jest tak, że od razu musimy sprawdzić i procesy biznesowe, i infrastrukturę, i dane, i architekturę, i różne te elementy. Natomiast powinniśmy zawsze zerknąć w trzy obszary. W obszar biznesu, w obszar systemów i infrastruktury. Jeżeli to sobie przeanalizujemy, co tu potencjalnie mamy do zmiany, to wtedy zawężamy tylko działania do określonych obszarów, do określonych funkcji. Więc nie zawsze musimy przechodzić przez cały katalog rzeczy, które mamy do przeanalizowania. I druga sprawa, to jeżeli mamy przygotować taką analizę luk, to powinniśmy określić, komu ona ma służyć. No bo to, że określiliśmy, co trzeba zmienić, to jest jedno, to jest cel, ale teraz druga rzecz, taki cel, jakby to powiedzieć operacyjny, ja robię to, bo. I teraz dla kogo możemy to robić? Po pierwsze możemy to robić, żeby zidentyfikować wymagania na system, jeden lub wiele, które musimy zmodyfikować po to, żeby je wycenić. Możemy także określić potrzeby związane ze zmianą organizacji. Możemy także określić wymagania na nowy system, który ma zastąpić nam stary. Więc ta analiza luk wygląda zazwyczaj bardzo podobnie, natomiast ten detal, po co i dla kogo ja to robię, sprawia, że wykonamy tą analizę troszeczkę w inny sposób. Będziemy kładli nacisk na inny aspekt. Tak sobie myślę, właśnie mówisz, żeby też się nie szaleć z tym, żeby analizować nagle wszystko i wszędzie,
tak mi się wydaje, że takie osoby, które już mają trochę doświadczenia, one po prostu czują jakoś tam instynktownie, gdzie ta zmiana nastąpi i automatycznie jakby sięgają od razu po to narzędzie, czy po ten taki punkt widzenia tego problemu i tych zmian, no że właśnie nie opisują wszystkiego wszędzie, tylko jeśli ta zmiana jest najbliższa zmianą w systemach IT, no to na tym się skupiają, na tej analizie luk, a inne obszary po prostu przemyślą tylko, że będzie to miało jakiś tam wpływ na biznes lub nie, i na jakieś tam inne aspekty. Wiesz co, masz rację, doświadczenie to jest bardzo ważna rzecz. Tylko dzisiaj w firmach obserwujemy dużą fluktuację kadr. To, dlaczego firmy budują repozytoria wiedzy w postaci modeli, artefaktów, wymagań i tego wszystkiego, wszystkich elementów związanych z architekturą, to dlatego, że mamy dość sporą fluktuację kadr. Dzisiaj mamy rynek pracownika. Pracownicy przychodzą na 3, 6, 8 miesięcy, 12, czasami 2 lata i odchodzą. Jest bardzo mało firm, w których ludzie pracują 10-15 lat i znają to wszystko od podszewki. Po drugie, no, czy czasami oni też odchodzą chociażby na emeryturę, mają takie naturalne odejście po wielu latach. Firmy zaczynają gromadzić tą wiedzę i wtedy, o ile przy bardzo doświadczonych osobach, to co mówisz, ten instynkt jest bardzo ważny, oni dokładnie wiedzą, co gdzie w trawie piszczy, tak, jeżeli mamy zmiany kadr, albo organizacja jest bardzo duża i mamy bardzo dużo systemów i ogrom tej informacji, no to wtedy takie repozytoria w jakimkolwiek narzędziu przydają się, by zidentyfikować zależności pomiędzy poszczególnymi aspektami. Czyli na przykład, jakie funkcje których aplikacji wspierają poszczególne kroki procesów biznesowych. Jeżeli ja chcę teraz zmienić proces biznesowy, tak jak powiedziałem, przenoszę dystrybucję z magazynu własnego na magazyn zewnętrzny, zewnętrznej firmy i mam zamodelowane procesy, to ja wtedy patrzę, które procesy muszę zmienić. Najpierw zmieniam proces, potem patrzę, jakie systemy muszę pod to zmienić, żeby ten proces był wspierany w sposób należyty. I tu, tylko w tym obszarze, ta analiza luk ma jakby w moim odczuciu sens. Czyli jeżeli ja już mam jakąś wiedzę zgromadzoną, taka klasyczna, oparta na modelowaniu, bo osoby, które mają doświadczenia, o których mówisz, to mają, tą analizę robią w locie, tak? Oni dokładnie wiedzą, co trzeba gdzie zmienić, na co to wpłynie. Natomiast tam, gdzie nie ma takich doświadczonych osób, no to te modele as is, no zaczynają grać dość znaczną rolę po prostu w przygotowaniu całego przedsięwzięcia. No, Michał, wspomniałeś tutaj o tych repozytoriach, czyli właśnie, że gromadzimy jakąś wiedzę, zbieramy informacje o tym, jak to działa teraz, tak? Czy jakieś procesy modelujemy, tak jak mówisz, czy jakieś zachowanie systemów, gromadzimy informacje o funkcjonalnościach, o systemach, jakie mamy. Więc to jest jedna rzecz, że mamy takie repozytoria przygotowane. To może się wydarzać właśnie w takich większych firmach, możemy znajdować takie repozytoria, ale są też takie mniejsze projekty, jakieś mniejsze zmiany, mniejsze organizacje, gdzie może nie mamy takich repozytoriów, jeszcze nie mamy albo w ogóle nie planujemy, nie chcemy ich mieć, ale tam też możemy wykonywać analizę luk na tej zasadzie, że w danym momencie, kiedy ta zmiana jest potrzebna, dzielimy sobie pracę na to, że najpierw się dowiadujemy, jak to działa teraz, robimy model procesu biznesowego albo działania systemu, a później się zastanawiamy, jak to ma wyglądać docelowo i szukamy tych luk. Fajnie, jeśli mamy repozytorium, ale bez tego też gdzieś tam się to da wykonać. No pewnie, że tak. Wystarczy często biała tablica, ludzie, którzy wiedzą, jak to działa i wiele projektów tak właśnie powstaje. Natomiast warto jest wtedy taki każdy aspekt rozbić na pewien obszar działania. Czyli jeżeli mamy nawet tą białą tablicę, tak, i piszemy sobie, to weźmy sobie żółte karteczki, przylepiajmy sobie te wszystkie luki, które identyfikujemy, po to, żeby potem te zebrać karteczki i pomyśleć sobie, co my musimy zrobić, żeby tą lukę załatać. Bo z tablicami to jest tak, że my sobie tam piszemy coś, natomiast taka żółta karteczka może być zabrana przez kogoś i przetworzona. I to jest ważne, żeby po prostu przetworzyć tą informację, którą pozyskujemy, bo ja na wielu spotkaniach słyszę takie hasła, że o, tutaj potrzebujemy na przykład inaczej rozliczyć prowizję. Jest hasło, ktoś inny rzuca kolejne hasło. I teraz, jeżeli nikt nie gromadzi takich informacji, na przykład, okej, w klasycznym podejściu w repozytorium, a w takim bardziej zwinnym podejściu, nawet na takiej zwykłej żółtej karteczce przylepianej do tablicy, w jakimś tam kwadraciku, który obrazuje system, czy proces, zależy jak tam ktoś sobie to podejdzie, to ta wiedza umyka, bo tych haseł jest bardzo dużo. Dużo osób rzuca hasłami, co im się właśnie przypomina. A potem trzeba wziąć taką karteczkę, iść do tej osoby i dokładnie zbadać temat, na czym polega, jak to teraz powinno wyglądać, albo jak teraz wygląda, żeby można było określić dokładnie, co musimy zrobić, żeby doprowadzić do stanu docelowego. Wspominałeś o tym, że
mamy różne obszary, które możemy poddawać takiej analizie luk, to może zacznijmy od tego pierwszego, od analizy strategii, od właśnie na, jesteśmy na takim poziomie organizacji całej i porozmawiajmy sobie o tym, jak tam taka analiza luk może wyglądać. Na poziomie strategii. To jest dość ciekawe, dlatego że strategia czy mechanizmy strategii w organizacji w polskich firmach w moim odczuciu się dopiero budują. Ja mam tą frajdę, że od czasu do czasu współpracuję z firmami, które myślą na przykład o architekturze korporacyjnej. Myślą o tego typu elementach strategicznego zarządzania czy planowaniu długofalowym. I tutaj, jeśli chodzi o analizę luk, to w samej strategii to tak naprawdę my określamy pewne długoterminowe cele. Możemy określić elementy, które związane są z wskazaniem pewnych celów, pewnych pryncypiów, natomiast to ona jest tylko pewnym takim wyznacznikiem. Tutaj nie możemy tutaj mówić tak naprawdę jeszcze o analizie luk, bo to jest dopiero cel. Wyznaczony cel będzie nam takim driverem do tego, do czego chcemy doprowadzić. Czyli mamy strategię, która nam wyznacza kierunek, wiadomo, jakby to jest ta podstawowa rzecz. Podążamy w jakimś tam kierunku, teraz organizacja wygląda w jakiś sposób, tak? Ma jakąś strukturę, ma jakieś funkcje, jednostki, które jakieś tam operacje wykonują, mają jakieś produkty, usługi świadczą klientom i powiedzmy tutaj chcemy wprowadzać jakieś zmiany, bo to jest zgodne z naszą strategią, tak? Wchodzimy na jakiś rynek. Czy to fizycznie, w sensie jakieś nowe lokalizacje zdobywamy, czy może właśnie z jakimiś nowymi produktami, to też pociąga za sobą takie konsekwencje, że będziemy coś zmieniać na takim poziomie organizacji, czyli na przykład dodawać nowe jednostki, tworzyć gdzieś tam oddziały i tutaj też będziemy potrzebować zmian takich właśnie jak jakieś procesowe, kompetencyjne i tak dalej, więc na tym poziomie może nie strategii, ale jakby organizacji. Już Tak. taka analiza się może wykonać. Tak, masz rację. Tylko jeżeli mamy już taki cel zrobiony, to co my możemy określić, to opisać sobie stan docelowy. Jeżeli opiszemy sobie stan docelowy, to żeby dojść do tego stanu, to musimy się zastanowić, jakie kroki musimy podjąć, żeby do tego stanu docelowego dojść. I zazwyczaj jest tak, że nigdy nie jest to jeden krok, tylko to są jakieś stany przejściowe, czyli powołanie takiej jednostki organizacyjnej, o której mówisz, to wymaga utworzenia pewnie czegoś w strukturach firmy, jakiś stan. Potem zatrudnienia kierownictwa albo pracowników, drugi stan. Trzeci stan, jakieś tam kolejne czynności, które są potrzebne. Jeśli na tym moim, czyli mamy jakieś takie stany przejścia i pomiędzy tymi stanami analizujemy te różnice, czyli te luki, identyfikujemy, czy na początku w obszarze biznesowym, czyli jak zmienia się proces, a potem w obszarze tego, jak musimy zmienić IT, żeby ten proces poprawić. Czyli cały czas w analizie luk operujemy pomiędzy modelem, czy sytuacją as is obecną, a sytuacją to be tą, która nas interesuje i szukamy tych różnic. I gdybyśmy mieli się zastanowić teraz, ile takich stanów może być, no to ja nigdy powiem, że nie wiem. Ja muszę się zastanowić i każdy się musi zastanowić, jak to zrobić, żeby zachować zdolność operacyjną biznesu. Bo ta transformacja to polega na takim stopniowym przejściu. Jeśli mamy ten przykład z moim magazynem i dzisiaj korzystamy z naszego wewnętrznego magazynu, a przechodzimy na magazyn zewnętrzny, to z dużym prawdopodobieństwem może się to odbyć w dwóch albo trzech krokach. Najpierw w pierwszym kroku możemy zacząć wysyłkę części produktów z nowego magazynu zewnętrznego, potem zwiększać stopniowo ten asortyment, doszlifowując proces biznesowy, komunikację. Ale to jest oczywiście w warstwie biznesowej, a teraz w warstwie IT. Stopniowo możemy włączać odpowiednie funkcje aplikacji, która będzie na przykład po rodzaju produktu kierowała zamówienie albo do naszego magazynu, albo do magazynu zewnętrznego, który tą wysyłkę zrealizuje. Więc tu nigdy nie jest tak, że robiąc analizę luk, mamy gotowe rozwiązania z kieszeni. Dopiero wiemy, jaki będzie zakres tych wszystkich zmian, a je sobie dopiero będziemy dzielić właśnie na jakieś etapy. Możemy sobie wyznaczać jakieś terminy, że do tego czasu chcemy mieć już jakąś część zmiany przeprowadzoną, czyli tak jak akurat zacząłeś od powoływania jednostki, zatrudniania pierwszych osób, więc właśnie to może być ten pierwszy etap, później kolejny i tak dalej. No i pewnie też taki podział, no, jest nie jeden. Istnieje wiele pewnie takich sposobów, jak możemy dojść od punktu A do B, dlatego też to jest dobry moment, żeby się zastanowić, która z tych dróg, kolejności zmian czy zakresów będzie najlepszy w naszym przypadku, w przypadku firmy i możemy brać takie czynniki pod uwagę, jak jakieś ryzyko, koszt, czas i spróbować ocenić, która z tych dróg będzie najlepsza.
To porozmawialiśmy sobie o analizie na poziomie organizacji, a teraz przejdźmy do procesów biznesowych, bo tutaj to jest chyba taka najbardziej znana ta analiza luk, że mamy te procesy as is i mamy procesy to be, i między nimi właśnie szukamy tych zmian, jakie nowe aktywności wejdą i tak dalej. I teraz klasyczne podejście, które znamy do tej pory, wygląda w ten sposób, że nie mamy żadnych modeli assist, nie mamy nic i tak naprawdę planujemy w ciemno, jak będzie wyglądał nowy proces. Nikt nigdy nie wie, jakie to zmiany pociąga i w systemach, albo szacuje sobie, jakie to są zmiany, ale detali nie zna, nie wie, jakie dane powinniśmy przemigrować. Tak naprawdę idziemy tak trochę w ciemno. Taka wyprawa, oczywiście cel jest piękna góra, ale nie bardzo wiemy, jak tam dotrzeć. Więc ja bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby naprawdę poświęcić odrobinę czasu na utworzenie chociażby zrębów tego, jak to wygląda dzisiaj, tylko i wyłącznie po to, żeby łatwiej było porównywać. Bo jeżeli na przykład, i co więcej, ja tu już bardzo zachęcam, żeby zrobiły to dwa zespoły. Czyli jeden zespół tworzy sobie to, jak wygląda as is, który opisze to, nawet nie wiem, słowno-muzycznie, na tablicy rozrysuje, a inne osoby, które nie uczestniczyły w tym, mając swoją pewną wizję tego, jak ma to wyglądać, zaczynają analizować ten proces i być może opisywać go troszeczkę inaczej. Czyli mówiąc, a to będzie wyglądało tak, a to tak, a to tak. I to pozwoli zbudować tak naprawdę ten model to be, czyli to, jak ma to wyglądać w praktyce. I teraz tak, do każdej takiej niespójności, już mówiłem o tym, to może być rzecz żółta karteczka, ale należy przypisać właśnie lukę, która opisuje, na czym polega różnica. Na przykład luka polega na tym, że zamówienia zamiast wysłania tutaj do biura, które dostarcza produkty z naszego magazynu, wysyłane są do magazynu zewnętrznego. To jest luka. Mamy taką lukę. Co jeśli te grupy osób widzą proces SS inaczej? To znaczy, że trzeba to ustalić. Bo mówiąc to o grupy, to nawet ja może przesadzam. Wystarczą, że to będą dwie osoby. Chodzi o to, żeby zderzyć dwa światy, bo dochodzimy do tej sytuacji, czy z dwa światopoglądy, dwa umysły. Bo w takiej sytuacji, o której ty mówisz, właśnie o to chodzi, żeby zderzyć to podejście dwóch osób i wypracować wspólne, które będzie najlepsze. Bo każdy z nas patrzy na świat troszeczkę inaczej i jeżeli dwie osoby ustalą coś razem, to będzie moim zdaniem dużo lepsze niż ustali to jedna. Dlatego, że każda z nich potencjalnie zauważy więcej detali, szczegółów w obszarze, który jest jej bliższy. Myślę, że już samo to ustalanie procesów SIS to już jest samo w sobie też wyzwanie, bo właśnie często jest tak, że kogo byś nie zaprosił na spotkanie, ktoś ci powie, że to działa inaczej i co ciekawe, no to faktycznie może działać inaczej, bo jakaś tam osoba robi to tak i inna osoba robi to inaczej. Tak, ale tu też musimy pomyśleć o jednej rzeczy. Jeśli wejdziemy w świat budowy procesów as-is i to-be, to możemy nigdy nie wejść do fazy realizacji, a to nie jest celem. Więc to modelowanie, o którym mówimy, można uprościć bardzo. Najłatwiejszą metodą jest podniesienie poziomu abstrakcji. Czyli ja nie muszę schodzić czasami do detali. Ja wystarczy, że zidentyfikuję sobie taki ciąg zdarzeń. Nie wiem, zamówienie, sprzedaż, fakturowanie. Bardzo to uprościłem teraz oczywiście, tak? Ale chodzi o podniesienie poziomu abstrakcji, żeby nie wejść czasami w bardzo duże detale. Dopiero jak zrobię sobie to na takim wyższym troszeczkę poziomie i zobaczę, że zmierzam w dobrą stronę, to wtedy mogę zejść niżej. Bo wiele firm boi się i słusznie przygotowania modeli as is i w ogóle to be jakichkolwiek modeli, dlatego że to zajmuje czas. Ci ludzie się spotykają, rozmawiają i nie ma efektów. No pewną takim pokłosiem jest to pewnej takiej kultury organizacyjnej w niektórych firmach i braku decyzyjności. Natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby ludzie rozmawiali, bo znam mnóstwo przykładów, kiedy wszystko jest ustalone, wszyscy się na to zgadzają i nagle jedna osoba mówi, ale to nie zadziała, bo i ma rację, bo właśnie to nie zadziała, bo ona zna jakiś tam fragment tego rozwiązania, fragment biznesu i wie, że na przykład jakieś dane jej są tam potrzebne. Więc no niestety zmiana, transformacja to wymaga trochę czasu i zaplanowania. Jak gdybyśmy dzisiaj mieli zaplanować chociażby, nie wiem, każdy z nas, przeprowadzkę z miasta A do miasta B, no to jakie byłyby plany? Byśmy planowali miejsce pracy, zamieszkania, tak? To jest naturalny sposób, planujemy te zmiany. Patrzymy, jakie mamy warunki mieszkaniowe teraz, chcielibyśmy mieć podobne. Myślimy o wielu aspektach. Robiąc jakieś zmiany w systemach IT czy w organizacji, jakoś nam to przechodzi zupełnie inaczej. Wspomniałeś o tym, że wiele firm się obawia tego modelowania procesów as is i z jednej strony, no jakby też powiedziałeś od razu, że mamy różne poziomy abstrakcji procesów, więc na różnych poziomach możemy to modelować, albo możemy mieć jeden proces, który ma jakieś tam
kilka elementów, a dopiero gdzieś tam później schodzić ze szczegółami niżej i rozbudowywać to aż do jakichś tam procedur. Więc jakby też wybór poziomu dokładności też zależy od nas. Obawianie się o to, że to będzie za dużo pracy, no to też zależy, jaki tam sobie wybierzemy zakres tego modelowania, ale też jeszcze mam w głowie jedną myśl, bo część firm jakby się boi, że po co ma robić takie, nie wiem, modelowanie procesów, że to jest dużo pracy, albo też może, że to jest coś niepotrzebnego, może nadmiarowego, no ale z drugiej strony też się widzi dużo firm, które nie wiedzą same, jak pracują, a powiedzmy są na tyle duże, że ta informacja jest trudno zdobywalna, jest rozsiana po wielu jednostkach, po wielu osobach, po wielu lokalizacjach, więc nie zawsze jest tak łatwo, że pójdziesz do jednej osoby czy tam pięciu i zapytasz, jak to działa i uzyskasz odpowiedź, tylko czasami to jest po prostu jak archeologia, chodzenie, szukanie w historii, pytanie ludzi, każdy mówi coś innego i też często jest tak, że nawet analitycy, którzy robią zmiany, czy jakieś może nawet trochę biznesowe, czy bardziej gdzieś tam w systemach IT, oni robią te zmiany, decydują o tym, jak coś tam będzie działało, w ogóle nie wiedząc, jak to działa teraz w procesach biznesowych. No jakby to sam fakt no daje do myślenia, że wykonujemy tak odpowiedzialne zadanie, nie wiedząc, jak to działa teraz. No i tym bardziej, jeśli mamy wykonywać jakąś zmianę w organizacji, w systemach i mamy to tak rozproszone, no to chyba warto było wiedzieć, na co to tak naprawdę wpłynie, zanim objawi się to jakimś zatrzymaniem działu firmy, ewentualnie jakimiś błędami. Zresztą media mówią, co jakiś czas informują nas o takich spektakularnych, nieudanych na przykład migracjach, albo wymianach systemów, albo po prostu braku tych systemów. Po prostu one nie powstają potem, tak? Bo jest zaplanowana jakaś zmiana i ta zmiana nie jest dość kompleksowa. I jak mówiłem o podniesieniu poziomu abstrakcji, żeby to nie zajmowało dużo czasu, no to jest wspaniała rola architektury korporacyjnej. Bo tak naprawdę dzisiaj architekci korporacyjni to jest takie ciało doradcze, ciało, które powinno, mając widok z lotu ptaka na organizację, na procesy, na dane, na infrastrukturę, to jest właśnie pierwszy punkt, który należy przeanalizować. Zakres zmiany, wskazać procesy biznesowe, te na wysokim poziomie zidentyfikowane, wskazać systemy. I to jest taki właśnie pierwszy krok do tego, żeby oszacować. Czyli wcale nie trzeba wchodzić w detaliczne zamodelowanie na przykład procesu sprzedaży. Czasami wystarczy powiedzieć, że sprzedaż. Niech usiądą sobie na sali ludzie, którzy zajmują się tą sprzedażą, obgadają to, wymyślą, jak to działa po nowemu i tyle. Wcale nie trzeba rysować jakichś skomplikowanych BPM-owych modeli i robić takich typu analiz. Czasami po prostu wystarczy ograniczyć perspektywę i ograniczyć rozmowy ludzi na przykład do jednego tematu. A dziś rozmawiamy o wysyłce towaru. Mówiąc o tym moim przykładzie. I pół godziny być może wystarczy, może godzina, bo pojawią się wnioski, ludzie wymyślą, jak to powinno wyglądać. I to, co jest ważne, czego jestem wielkim zwolennikiem, powinniśmy rozmawiać z ludźmi, którzy pracują operacyjnie na danych stanowiskach i pozwolić im współtworzyć, jeśli robimy taką zmianę, to nowe rozwiązanie. Bo jeżeli decydent przychodzi i mówi, to będzie działało tak, to on być może nie do końca czuję. Wie... Tak, wie i czuję, tak. Jak to tak naprawdę działa? Rozmawialiśmy o tym, że ludzie spotykają się, wymyślają ten to-be proces, a poza jakby samym liczeniem na to, że ludzie też będą wpadać po prostu na jakieś pomysły i jakby nam zdejmą problem z głowy, to też się zastanawiam, czy moglibyśmy podejść raczej do tego jakoś, nie wiem, bardziej systematycznie, analitycznie, w sensie wyznaczyć sobie może jakieś benchmarki, podpatrzeć inne jakieś organizacje, które fajnie robią te rzeczy i właśnie jakieś KPI sobie wyznaczać. W tym momencie ten proces nie jest wystarczająco efektywny i ma to jakieś tam właśnie przełożenie czy na naszych klientów, czy na sprzedaż i tak dalej. Więc jakby żeby to też było takim powodem do zmian i do tego tworzenia procesu to be, a niekoniecznie jakby same takie luźne pomysły. Wiesz co, niemal się z tobą zgadzam, bo te benchmarki i KPI, o których mówisz, są ważne, ale ja bym chciał, żeby one były w postaci celu. Jeżeli takim celem jest, że mamy zwiększyć wolumen sprzedaży czy dostaw towarów o dwukrotnie, tak? Albo mamy mieć większy asortyment, no to wtedy rzeczywiście planując ten proces, staramy się tak go wymyślić, żebyśmy to osiągnęli. Natomiast ja myślę, że wielu osobom, gdybyśmy tak poszli na spotkanie i powiedzieli, no to teraz musimy poprawić nasze wskaźniki sprzedaży,
to chyba nie pomoże. To raczej od ludzi odstraszy. Ja myślę, że ten cel musi być taki, musi być mierzalny, musi być bardzo usmartowiony, ale on musi być taki po ludzku przedstawiony po prostu. Żeby ludzie go po prostu zrozumieli, co chcemy osiągnąć. I właśnie być może ci operacyjni pracownicy podrzucą nam sporo pomysłów, jak to może być szybciej, bo widzą, że sami marnują czas w pracy, albo ten proces jest nieefektywny, albo te opóźnienia nie wynikają absolutnie z tych przyczyn, o których myśli na przykład kierownictwo, zarząd. To mogą być często bardzo przyziemne sprawy. Wspominałeś też o architekturze korporacyjnej i tutaj też na pewno jest ogromne pole do popisu właśnie dla takiej analizy luk. Powiedz, jak wykonujesz to najczęściej? No, taka podstawowa analiza luk to identyfikacja procesów biznesowych na wysokim poziomie abstrakcji i systemów, które to wspierają. Jeśli weźmiemy sobie notację Archimate, to mamy do tego usługi aplikacyjne, mamy komponenty, mamy procesy biznesowe, ale to notacja. Bardzo często nie mamy takich modeli, więc po prostu wystarczy zdroworozsądkowo popatrzeć, na jakich obszarów dotyka ta zmiana, czego się spodziewamy, jakich obszarów chcemy dotknąć, a następnie pomyśleć, jak to będzie wyglądało w przyszłości i zastanowić się, jakie są pomiędzy tym różnice. To tak brzmi dość trywialnie, ale to bardzo często odbywa się w ten sposób, że na jednej tablicy narysujemy to, jak mamy obecnie, powiedzmy sobie, nie wiem, 5-8 systemów, które nam coś wspierają. Myślimy o tym, żeby usprawnić proces, na drugiej stronie narysujemy sobie kartki 9 albo dorysujemy ten jeden, który nam brakuje, czy ten 2 i zastanawiamy się, jak musimy dostosować poszczególne systemy do siebie. Więc często to jest najpierw wizja, zbudowanie takiej wizji zmiany architektonicznej. Wskazujemy także w warstwie biznesowej, też często słowno-muzycznie, jak zmieni się ten proces. Ludzie opowiedzą, co by chcieli w tym procesie mieć, jak on będzie się zmieniał i także w infrastrukturze. Tutaj czasami trzeba się zastanowić, czy nie potrzebujemy nowego sprzętu, czy jakiegoś ośrodka zbudować, czy ta zmiana nie będzie na to wpływała. Bardzo często najmniej zmienia się infrastruktura. Zmienia się proces biznesowy i zmienia się aplikacja. W kontekście zmian działania systemu, dla mnie takim wyraźnym sygnałem, że przydałaby się taka analiza, czy w ogóle taka świadomość SIS, to się często gdzieś tam zdarza, że dostajemy na przykład defekt od testerów, i który, czy gdzieś tam od użytkowników, który chce, żeby coś zostało zmienione. Tylko że system właśnie tak działa w tej chwili. I tak jakby, że często brakuje nam nawet tego takiego odniesienia do tego, jak jest teraz. I to już na poziomie systemów też często widać. Tak, ale bo to są jakby trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, o której wspomniałaś, że pojawiają się jakieś defekty, które użytkownik uważa za defekt, a to de facto jest własność systemu. To jest jakaś potrzeba zmiany. Druga rzecz, która się toczy, to jest taka, że musimy, czy chcemy w związku ze zmianą biznesu, dostosowaniem biznesu do realiów na rynku, zmienić system. I to jest jakby są dwie sytuacje. I teraz ja bym bardziej się zastanowił, jak do tego podejść. Bo tak, mamy małą zmianę, być może mamy i taką większą zmianę. Za każdym razem powinno być to wpisane w jakiś mechanizm, nie wiem, nazwijmy to teraz roboczą metodykę zarządzania zmianą w organizacji, niemalże za każdym razem. Taki nawet opis słowno-muzyczny, jak jest teraz, jak powinno to wyglądać, powinien powstać. Niech to będzie, nie wiem, dokument, wpis w dzirze, cokolwiek, co będzie takim koncepcją rozwiązania, bo to od tego się zaczyna. Wtedy możemy dokonywać tych zmian, jeśli troszeczkę ten proces zostanie uporządkowany, tak? To jest jedna historia. Druga historia jest taka, że bardzo często, jeśli mówimy o systemach, ktoś by powiedział, no dobra, to musimy zrobić analizę przypadków użycia. Ja mówię, tak, oczywiście, podpisuję się dwoma rękami, ale zazwyczaj tych przypadków użycia nie ma, więc trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Jest takim lekarstwem, napiszmy sobie funkcję aplikacji, które ona robi i opowiedzmy sobie słownie, znowu słownie, co te funkcje robią naszej aplikacji. Naciskasz na te słowno-muzyczne? Dlatego na słowno-muzyczne, dlatego że bardzo często tych opisów nie ma. Ja jestem wielkim fanem tego, aby w tej pierwszej fazie włożyć jak najmniej prądu, energii i czasu ludzi. Dlatego, że z takich analiz luk może wyjść, że zaniechamy projekt. To raz. Po drugie, jeżeli znowu wejdziemy w bardzo grube modelowanie przypadków użycia chociażby, albo no to utkniemy na wieki. Ja wiem, że w tej fazie, kiedy robimy tą analizę, my potrzebujemy dość sprawnie informacji, która pozwoli nam oszacować zakres projektu, jego czasochłonność, no i wstępnie koszty. Dlatego mówię o słowno-muzycznym opisie. No bo jeżeli ja mam taki system z pudełka, to nie będę wymieniał nas z firm z nazw, tak, ale mamy takie systemy, które wychodzą z pudełka. Nie mamy tam przypadków użycia. Dostawca nam ich nie dostarcza. On nam dostarcza pewnych funkcji. Więc napisanie przypadków użycia takiego systemu jest po prostu pewnym takim hardkorowym podejściem. Ale jeżeli sobie opiszemy funkcje, opiszemy, co one dostarczają nam do biznesu, jak wspierają poszczególne procesy biznesowe, co z nich
funkcji mamy, no to nagle się okaże, że ten nowy proces biznesowy, który sobie opisaliśmy wcześniej, no ten system go dokładnie nie wspiera, więc musimy go trochę zmienić. Na przykład, znowu wracając do mojego przykładu z logistyką, zamówienia, które były do tej pory przekierowywane do naszego działu, muszą być kierowane do firmy zewnętrznej. To jest drobna zmiana, drobny przykład. No, na poziomie organizacji zmiany. Tak, ale to jest tak, że na poziomie systemu. To system musi przekierować to zamówienie w jakieś tam miejsce. Być może my musimy dostać tylko powiadomienie, że przyszło nowe zamówienie i wiemy, że już towar kompletuje firma zewnętrzna, nie my. A czasami po prostu nie mamy tego, więc analiza luk ma nam służyć do tego, żeby określić cel, oszacować czasochłonność, zakres zmian, no i wstępnie koszty. No i teraz jeśli ja mam opisane funkcje słowno-muzycznie, to tak naprawdę nie kosztuje mnie to zbyt wiele. Tak, ale z drugiej strony mocno zależy od człowieka. Jeśli ktoś dokładnie wie, jakie informacje są potrzebne i nie wiem, ma duże doświadczenie, no to powiedzmy, może się to udać, ale też jest wiele przypadków. Kiedy piszesz jakoś tam tekstem, no to różne rzeczy się tam pojawiają i zazwyczaj nie te, których potrzebujesz. Tak, ale zauważ, że my potrzebujemy to tylko do wskazania, jaka jest potrzebna zmiana. I teraz jeżeli my po takiej wstępnej iteracji określam, że jest to już właściwe rozwiązanie, że to jest dobry kierunek zmian, tak, że mamy to wstępnie szacowane, to wtedy możemy przejść już do właściwej analizy i wtedy możemy to już temat zgłębić i dokładnie przeanalizować. Wtedy jest czas być może na napisanie przypadków użycia, jest być może czas na określenie wszystkich szczegółowych wymagań, doprecyzowanie zakresu zmiany, doprecyzowanie zakresu tego, co się zmieni w poszczególnych systemach. Natomiast jeżeli w pierwszej fazie, tyle, to jest takie moje odczucie, jeżeli w tej pierwszej fazie włożymy bardzo dużo prądu w przygotowanie przypadków użycia, no to zaczyna być to trudne. To jest, mówimy o tej takiej sytuacji, kiedy tego nie ma, bo jeśli one już są, to określenie tych zmian znowu odbędzie się bardzo słowno-muzycznie, bo nikt nie będzie zmieniał scenariusza przypadku użycia tylko po to, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. To już jest część analityczna. I myślę, że tutaj jest taki dobry moment, żebyśmy określili, na czym się ta analiza luk ma skończyć. Na jakim poziomie szczegółowości i także jakim produktem. No bo mówiąc wprost, no ludzie wykonali analizę luk i co? Co powstaje na koniec? No pewnie zależy od tego, co dokładnie zmieniamy i na jakim poziomie. Jeśli zmieniamy jakieś tam szczegółowe funkcje, no to do dużych detali będziemy musieli zejść, żeby po prostu osoba, która to będzie robiła, wiedziała, co ma zrobić. Tak, ale w moim odczuciu to już jest faza analizy. Dla mnie analiza luk to jest wskazanie zakresu zmiany. Czyli ja mogę opisać, że w tej grupie funkcji albo w tym komponencie należy dostosować na przykład realizację zamówień, zleceń, dostawy. Tak? Określam to wysokopoziomowo. Natomiast potem już w samej fazie analizy schodzę do tych detali, o których mówisz. Okay. I ja myślę, że ludzie... Ja myślę, że firmy bardzo często nie robią analizy luk, dlatego że myślą o schodzeniu bardzo głęboko. A to ma być na tym wyższym poziomie abstrakcji. To mamy określić nie sposób realizacji, a kierunek realizacji. Kierunek zmian. No na przykład, jeżeli mamy zmianę tego magazynu, o którym cały czas wspominam tutaj, jako w tym przykładzie bazowym, określimy sobie jako lukę, że zamówienia będą realizowane przez magazyn zewnętrzny, to automatycznie powstaje wymaganie na system, które mówi mi bardzo wysokopoziomowo, że system X musi przekierowywać wymagania do zewnętrznego kontrahenta, prawda? I to jest tyle. Luka została znaleziona, ja już wiem, jakie jest wymaganie, mogę wstępnie zastanowić się teraz, oszacować koszty tej zmiany. I teraz w wyniku realizacji już tego projektu ja dopiszę do tego szereg wymagań takich, że trzeba zmienić identyfikatory, nie wiem, być może adres i e-mail, może opracować API do zmiany. Czyli ja te wszystkie rzeczy w kolejnym kroku sobie uszczegółowię i opiszę bardzo szczegółowo. Zmienię scenariusze przypadków użycia, zmienię procesy BPMN. To już jest czas i etap realizacji tego projektu. A analiza luk jest tuż przed tym, zanim się projekt rozpocznie. Jeszcze mi przychodzi do głowy taki przykład, który pokazuje, że nie wiemy, co mamy w tej chwili. Robimy jakąś nową aplikację, jakiś nowy system w firmie, który coś tam ma wspierać, czy jakiś produkt, a mamy też inne produkty w firmie, że nawet czasami nie zauważamy, że w innej części organizacji taki system realizujący te same rzeczy już istnieje. I to jest też jakby coś takiego, co jakoś tam mnie uderza, że nie wiemy tego, że to już gdzieś jest.
ale to jest ewidentnie rola architektury, że takie coś powstaje. Jeżeli nie mamy architektów w organizacji, IT nawet, architektów, nie mówisz o architektach korporacyjnych, to takie rzeczy się zdarzają. To jest nagminne, że każdy że są dwa departamenty, które mają to samo. Jak jeszcze możemy opisywać? Wspominałeś właśnie o tym, że najważniejsze jest jakby uchwycenie tego, więc też możemy sobie tekstem zapisać to, jak jest, jak ma być. Taką analizę lub pewnie domyślam się można, no wiadomo, w jakimś dokumencie, w Excelu, no jakkolwiek, tak? Masz jakiś, nie wiem, patent na to, jak to fajnie przedstawić? Więc jak to przygotować? No cóż, w naturalny sposób ja sięgam do Enterprise Architecta. Tu nie chodzi o narzędzie, bo może być tak, że Visual Pada Radime albo inne dobre narzędzia, które są dostępne na rynku. Chodzi o to, żeby baza danych, repozytorium pozwalało na linkowanie elementów, bo w ten sposób będę mógł wyciągać macierze zależności i sprawdzać, jak zmiana wpływa na poszczególne elementy tej mojej analizy look. I teraz jak to zrobić? No cóż, procesy biznesowe wrzucam sobie na diagram. Do tego, jeżeli proces biznesowy, który mi ludzie opowiadają słowno muzycznie, zmienia się, no to podpinam sobie lukę. W Enterprise Architectem fajnym takim elementem jest issue i to issue może właśnie reprezentować taką lukę. Ta lukę linkuje sobie na proces biznesowy, czyli już wiem, że w danym procesie biznesowym, zidentyfikowanym często wysokopoziomowo, jest jakaś zmiana. Do tej luki mogę podpiąć teraz wymaganie i to wymaganie będzie opisywało mi, co ja muszę zmienić w tym procesie, żeby go dostosować do stanu to be, tego docelowego. To jest w warstwie biznesowej. Teraz jak rozmawiamy sobie, jak działa system, który mi wspiera bardzo biznes, a dzisiaj umówmy się, no nie ma takich niemalże organizacji, w których systemy informatyczne nie wspierają. Więc identyfikuję funkcje aplikacji, które wspierają ten proces biznesowy. Jeżeli ta funkcja aplikacji musi być zrealizowana inaczej niż do tej pory jest to realizowane, no to po pierwsze zidentyfikowaną funkcję linkuję obowiązkowo do procesu biznesowego, żeby miał to połączenie i teraz znowu do tej funkcji aplikacji dopinam znowu lukę i do tej luki dopinam wymaganie, które mówi o tym, że system musi coś zmienić. Idąc tym moim przykładem ze zmianą miejsca wysyłki towaru, no to takie jest proces wysyłka towaru, jest funkcja aplikacji powiadamianie o nowym zamówieniu i jest luka, która mówi, że powiadomienie o nowym zamówieniu musi trafić do firmy zewnętrznej. I powstaje wymaganie na system. System musi zapewniać wysyłkę powiadomień do firmy zewnętrznej oraz raport dzienny na przykład. I drugie wymaganie, które może powstać. System musi zapewniać raport dzienny z zamówień, które zostały wysłane do firmy zewnętrznej. I to jest najprostszy model do narysowania. Ale oczywiście to tak w dużym uproszczeniu najprostszy, bo te rozmowy, te spotkania, które to pozwolą ustalić, no trochę czasu mogą zająć. Tutaj należy pamiętać o jednej rzeczy. Model w dowolnym narzędziu to jest tylko wynik procesu myślenia jakiegoś tam. Tak jest, dokładnie, właśnie chcę to powiedzieć. I tutaj należy pamiętać, że narzędzie, w którym modelujemy, to tylko jest miejsce, w którym my udokumentujemy podjęte decyzje. No w jakiejś tam formie, formacie, który wybieramy. Tak. Dokładnie tak. Czyli nie tylko osobno muzycznie, ale gdybyśmy chcieli już w taką stronę iść modeli, to też możemy to zrobić fajnie w Enterprise. Tak, i teraz każdy ten wysokopoziomowy proces biznesowy może zdekomponować potem w dalszej części analizy na szczegółowy proces narysowany już w BPMN-ie z odpowiednimi detalami. Wręcz jest to konieczne niemalże. Te funkcje, które zidentyfikowaliśmy, możemy uszczegółowić jednym lub wieloma przypadkami użycia, a te wymagania, które powstały wysokopoziomowe de facto, uszczegółowimy wymaganiami funkcjonalnymi, niefunkcjonalnymi, ale te czynności wykonamy w ramach realizacji projektu. Myśląc o analizie luk, patrzmy na naszą organizację, na procesy, na systemy wysokopoziomowe. Jeśli mamy architektów korporacyjnych, to w pierwszej fazie zatrudnijmy ich do zidentyfikowania obszarów, którymi się będziemy zajmować. To jest raz. Druga sprawa, myśląc o analizie luk, patrzmy na organizację czy na zmianę kompleksową. Patrzmy na procesy biznesowe, nawet te wysokopoziomowe, na aplikacje, patrzmy na infrastrukturę. Trzecia sprawa, nie spinajmy się na przygotowanie bardzo szczegółowych modeli. Analiza luk ma nam dostarczyć wymagań na wysokim poziomie abstrakcji, które pozwolą nam oszacować zakres zmian w procesach biznesowych i w systemach IT. I na koniec, jeśli możemy, użyjmy jakiegokolwiek narzędzia,
które pozwoli nam zbudować relacje pomiędzy tymi elementami, bo dzięki temu wiele luk przypiszemy do kilku elementów czy kilku procesów biznesowych i wymagania będziemy mogli reużywać na modelach. No i właśnie efektem tej analizy luk będzie, może być albo projekt, albo coś takiego, co nawet będzie zawierało kilka projektów, czyli jakiś tam program, albo to będą jakieś mniejsze zmiany, czyli jakieś, nie wiem, CR-y. Tak może wyglądać efekt tej naszej analizy. Tak, i może powstać po prostu dokument, który się będzie nazywał koncepcja rozwiązania, albo jakkolwiek inaczej byśmy go nie nazwali, wizja rozwiązania, albo plan zmiany, albo zakres zmian w systemach. Nazwy są różne. Chodzi o to, żeby pokazać sytuację obecną i sytuację docelową. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za te wszystkie wskazówki i Twoje komentarze. Wam również bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Was na stronę Michała, michałwolski.pl. Tobie również dziękuję za rozmowę i za zaproszenie do podcastu. Słuchaczom życzę powodzenia w poszukiwaniu luk i budowaniu coraz to lepszych systemów. Sorry, musimy to wyciągnąć. Ja możesz tak prościej, bo kurde nie rozumiem. Do tego pojechałem trochę. Jeszcze raz. Jakie było pytanie? Dobra, poczekaj. To bardzo ciekawe pytanie. No jeszcze raz, kurde, ale widzisz, to jest takie pytanie dosyć ciekawe. Ale wiesz co, Hania, wiesz co, nagramy to jeszcze raz, poczekaj. Poczekaj, ale wróćmy do tego pytania. Tak, bo to jest ważne pytanie. To wyłącz to pytanie. Ale szczerze nadal nie wiem, jaki to ma związek z lukami. Pewnie byśmy się na tą rozmowę jakoś jeszcze posiąść ładnie. Dobra, no to zaczynam. Lecisz. Ale nie wiem, możesz to wyciąć, bo głupoty gadam. No. No dobra, co dalej? Bo czekaj, wiesz co, bo ja mam teraz taką wizję na zakończenie, uważaj. No, powiesz ten kawał. Nie. Czy chcesz jakoś podsumować to? Nie.